przewodniczącego Rady Gminy Goleszów. Bardzo serdecznie wszystkich uczestników witam w Goleszowie na strzelnicy, jedynej strzelnicy w okolicy. Jesteśmy dumni, że tutaj akurat w gminie mamy strzelnicę. No akurat puchar przewodniczącego. Cieszę się, że tyle zawodników się dzisiaj stawiło, bo przeszło 40 zawodników. Dzisiaj w 5 konkurencjach startuje w tych zawodach. Jest młodzież, są dorośli, jest open i oczywiście przygotowaliśmy puchary, dyplomy i medale dla zawodników. Te zawody już cyklicznie odbywają się już od paru kadencji. A w tej kadencji to są trzecie zawody. Jedne się nie odbyły z powodu pandemii oczywiście w 2020 roku. To znaczy, jeśli chodzi o faworytów, bo w konkurencjach startują amatorzy, ale i też profesjonaliści z klubów strzeleckich. Dlatego wiadomo, profesjonaliści mają większe szanse, tym bardziej, że strzelają ze swojej broni i tak. Tutaj nawet koledzy ze Związku Spadochroniarzy, którzy prowadzą szkoły o profilu wojskowym w Cieszynie, przyjechali z młodzieżą, żeby tutaj właśnie odstrzelić. Z tego się bardzo cieszę, że są i młodzież, i członkowie ZPS-u z nami. Tak, dla wszystkich ufundowaliśmy wspaniały, ciepły bogracz, posiłek, także dzisiaj pogoda dopisuje. Niezmiernie się cieszę, że te zawody się mogły odbyć. Konkurencje jeszcze trwają. Za jakąś godzinkę rozdamy puchary.